It has been established that persons who have recently died have been returning to life. Thank you.
daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie.
на скрытках. Niezwykle ostre szydło.
Czuję lekki przeciąg. Jedna z cegieł jest poluzowana. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Jedna z cegieł jest poluzowana. Jedna z cegieł jest poluzowana. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma.
Jedna z cegieł jest poluzowana. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Można się było tego spodziewać. Za ścianą jest jakieś pomieszczenie. To wygląda na niebyle jaki trunek. To koniak najlepszej jakości. Drogi synu, kiedy będziesz czytał ten list, mnie prawdopodobnie nie będzie już wśród żywych. Zostawiłem tu kilka butelek najlepszego koniaku. Otwórz jedną i napij się za wieczny odpoczynek mojej duszy. Thank you.
Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. Wewnątrz coś jest wygrawerowane. Mojemu synowi Jimowi Cardowi za pomyślne ukończenie studiów na Wydziale Prawa w Oksfordzie 16 kwietnia 1961 od kochającego ojca. Boże, to mój zegarek. Czy to znaczy, że jestem prawnikiem? Wreszcie jakaś wskazówka.
Napij się, a poczujesz się lepiej. Koniak chyba zasmakował. Jak? Lepiej się czujesz? Tak, tak. Już mi lepiej. Źle wyglądasz. Idź do diabła! Co ci do tego? Coś ci powiem. Nie masz o niczym pojęcia. Chciałem tylko pomóc. Jesteś pierwszą normalną osobą, którą dziś spotkałem. Ja straciłem pamięć. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Chyba, że... Nie, zapomnij o tym. Przepraszam. Nie ma sprawy. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem podziękować ci za napitek. Dawno nie piłem takiego dobrego koniaku. Mój ojciec robił taki... Niech spoczywa w pokoju. To był dobry... Bardzo dobry koniak. Wierzę na słowo, ale chciałeś coś powiedzieć. Tak, przypomniałem sobie, że w pobliżu jest szpital dla czubów. W innych okolicznościach chętnie bym tam z tobą poszedł, tylko to nie są te inne okoliczności. Nie rozumiem. Czasami lepiej nic nie rozumieć. Lepiej się ze mną napij. Wspomniałeś coś o szpitalu psychiatrycznym. Tak, ale to nie najlepszy moment, żeby o nim mówić. A jeśli ci powiem, że stamtąd uciekłem? Nie uwierzyłbym, chociaż twoje ubranie jest trochę niezwykłe. Nie bój się mnie, próbuję tylko ustalić, jak się tam znalazłem. Bać się? Ja jeszcze wczoraj nie znałem tego słowa, wierz mi. Ale nie boję się ciebie, bardziej tego, co czeka na zewnątrz. Nie wiesz, jak się tu znalazłem. Straciłem pamięć. Mam tylko strzępy wspomnień. Możliwe, że byłem prawnikiem. Pomóż mi, a nie pożałujesz. Wszystko ładnie, pięknie, ale nic z tego. Kiedy uciekł poprzedni, przyszli go tutaj szukać. Po ciebie też przyjdą. Prędzej czy później wtrącą cię za kratki i już po tobie. Wiesz, w co chcesz, ale to nie jest zwykły szpital. Ludzie tam umierają, a ich ciała po prostu znikają. Wiem o tym od grabarza. Czasem wpada do mnie, żeby się napić. To stary głupiec, ale po tym, co się dziś stało, wierzę w każde jego słowo. On mówi, że grzebią puste trumny. Nie wiem, o co tu chodzi, ale zmywam się stąd. Im szybciej, tym lepiej. Myślisz, że dyrektor jest w to zamieszany? Doktor Brown? Nie wiem. I gówno mnie to obchodzi. Tobie radzę to samo. Jak już wcześniej wspomniałem, czasem lepiej nic nie wiedzieć. Kiedy cię znalazłem, wyglądałeś okropnie. Powiesz mi, co się stało? Łyknę sobie tylko tego koniaku. Ej, tak już wiele nie zostało. Chcę wiedzieć. Stary! Naprawdę jesteś uparty jak prawnik. Gdyby nie to, że przyniosłeś mi gorzałę, wywaliłbym cię na zbity pysk. Gdybym nie przyniósł ci tej gorzały, siedziałbyś tu dalej, beznadziejnie skacowany i bełkoczący od rzeczy. A wiesz, że strasznie uparty z ciebie gnojek? Owszem. Jak chcesz. Nie obchodzi mnie, co sobie pomyślisz. Wszystko, co powiem, jest najszczerszą prawdą. Nie wiem, kiedy dokładnie się to stało. Może kilka godzin temu, a może kilka dni, zszedłem do piwnicy. Było ciemno i nie miałem świecy. Wtedy potknąłem się o ciało. Boże, to było straszne. Sądziłem, że to grabarz. Czasem przychodził przez podziemny tunel. Ale to nie był on, choć to było... Jego ciało zimne, ale jakby śmierć nie chciała go zabrać.
zbliżał się do mnie z tymi okropnymi rękoma. Krzyknąłem przerażony jak nigdy w życiu. Złapałem jakiś kawał żelastwa i tłukłem go nim, dopóki nie przestał się ruszać. Nie wiem, jak wróciłem. Nie pytaj mnie już więcej. Nie jestem szalony! Słyszysz? Uspokój się, wierzę ci. Przeżyłem to samo. Na zewnątrz może być ich więcej. Zamknąłem drzwi. Nikt tu nie wejdzie. Nawet śmierć. Chciałbym w to wierzyć. Kim był poprzedni właściciel babu? Mój ojciec. Niech spoczywa w pokoju. Czemu pytasz? Koniak, który pijesz... Jest bardzo dobry. Wiem, gdzie znajdziesz więcej butelek. Całe mnóstwo. Dlaczego mi o tym mówisz? Bo one są twoje. Nie rozumiem. Koniak uderzył mi do głowy. Jestem trochę wypity. To dobrze. Nie zasypiaj, słuchaj. W pomieszczeniu za ścianą jest skrzynka z tym, co ojciec dla ciebie zostawił. W spadku. O czym ty mówisz? To jakaś bzdura. Zostaw mnie w spokoju. Muszę pomyśleć. Dotarło do mnie. Tam ktoś jest! Mamy problem. Musimy się stąd wynosić. I to jak najszybciej i po cichu. Słyszysz? Wstawaj! Nigdzie nie idę. Daj mi spokój. Nie opróżniłem jeszcze butelki. Naprawdę nie chcesz łyka? Nie, jeśli chcesz zginąć, to proszę bardzo. Zaczekaj, nie chcę. Czemu miałbym chcieć umrzeć? Oni tu idą. Wiesz kto? W piwnicy jest ich pełno. Co? Znowu? Nie chcę! Musimy się stąd szybko wynosić. Mam motor, jest w garażu. Daj mi kluczyki, pójdę po niego. Chcesz wyjść na zewnątrz? To jedyna droga. Dam ci klucze do drzwi. Ale nie wiem, czy uda ci się go odpalić. Może trzeba oczyścić świece i dolać oleju. Pośpiesz się!
szmat mogę wyczyścić ten mur. Cóż, warstwa była całkiem spora, ale przeczyściłem ją na tej świecy zapłonowej, bo w silniku nie ma ani kropli. Nie dziwię się, że motor nie działa. Pełno tam oleju, ale nie wiem, jak mogę dostać. Ręczka jest zamknięta. Jeśli się nie pośpiesz, cały kolej wycieknie na ziemię. Jeśli się nie pośpiesz, cały olej wycieknie na ziemię. Oliwiarka jest pełna. Cóż, to powinno wystarczyć. Motor wreszcie zaskoczył, a już się bałem, że będę musiał iść na pierwotę.